Słuchajcie, słuchajcie, wchodzimy do prawdziwych okopów. O ja. Nie bój się, Clarka, to są tylko makiety, panowie. Makiety to jest sztuczne, ale jest super to zrobione. Szkoda, że jest tak ciemno. Bo... Ale idziemy w prawdziwych okopach. Witamy wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj z Dinant. Jesteśmy w mieście, w którym kiedyś byliśmy przy okazji zwiedzania Arden. Byliśmy takim przejazdem, troszkę się przespacerowaliśmy tutaj po centrum tego miasta, bo jest bardzo piękne i urokliwe. Więc w jakimś małej części pokazaliśmy je na naszych filmach. Ale dzisiaj postanowiliśmy przyjechać tutaj specjalnie i tylko i wyłącznie w to miejsce po to, żeby pokazać cytadelę, która znajduje się na wzgórzu tego miasta, na takiej bardzo dużej skarpie. Chcemy się przepłynąć też statkiem, chcemy wjechać gondolą, o właśnie taką, która zjeżdża na dół. I chcemy wam pokazać tą starówkę. To są takie piękne okoliczności tutaj przyrody i piękne okoliczności architektoniczne. Zapraszamy dzisiaj do Dinant. Startujemy, idziemy zobaczyć cytadelę, jest tam jakieś muzeum. A później mamy rejs dwugodzinny statkiem. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten film. Zapraszamy w to piękne miejsce, do Dinant. A, jeszcze dodam, że tutaj urodził się w tym mieście wynalazca saksofonu Adolf Sax. Zapraszamy. Jest ten samolot? Jest tutaj chyba jakieś działo jeszcze. A patrzcie, to są co, 408 schodów? Tak. 408 schodów można wejść z buta, ale my wjedziemy sobie dzisiaj. Nie chcesz z buta? No dobra, to idziemy do windy, my idziemy zwiedzać teraz. Tą cytadelę, a tutaj mamy żołnierza. Dobra. A jak wrócimy, to płyniemy. A tu jest cały plan tego wszystkiego, jeszcze pokażę. Tam też jest żołnierz, dobra. Papa rycerzu. Idziemy zobaczyć tą fortyfikację potężną. No właśnie, można wejść tutaj pieszo z dołu, tam spod kościoła są schody, 408 schodów okazuje się, albo wjechać kolejką. My wjechaliśmy samochodem, bo tu jest też parking u góry. No i zjedziemy i wjedziemy na dół kolejką. Dobra, wchodzimy, wbijamy. Ale fajnie to wygląda, ta cytadela. Wow, zobaczcie jak superowo. Number one is here. Co tu mamy? Tu mamy jakieś chyba więzienie. Patrzcie, cela tak wyglądała. Widzicie? W jakich celach byli? A co to jest? Bo tutaj więzień jest. Garnizon. A. Holenderski z 1861. A.
ale tu wygląda właśnie jakby więzień tu siedział. Tu raczej chłopak nie był za darmo, tutaj nie trafiał. No, ale siedzi. Tutaj drugi leży. Tak, kajdanki. No właśnie. Tu więzienia, a tutaj chyba patrzcie, co tu jest. A, tam dalej można iść, chodźcie. Tutaj siedział strażnik, który pilnował tego towarzystwa całego. Widzicie? Kubuś, chodź. Co tu jest, Klarcia? A, tu była sala. Ulala. Gilotyna. Tutaj mamy gilotynę. Jak był ktoś na karę śmierci skazany, to głowa leciała. Trzeba uważać tutaj, pan uważa, bo tu można głowę stracić. A tu rękę, jak ktoś kradł. Pewnie. A tu jest co dalej? No i umierał, no umierał, niestety umierał. A tu co mamy? Co tu mamy ze sali? A tutaj Dinant. Czy tutaj na tej mapie jeszcze nie widać do końca tej fortyfikacji? A to jest po 1815. Belgia była częścią Królestwa Niderlandzkiego i Dutch. Chcieli zbudować coś takiego? Chcieli bronić siebie przed francuskimi próbami odzyskania tych terenów. I od 1818 do 21 zbudowali tą cytadelę. W 870 Belgia odzyskała niepodległość i jakby Dinant stracił swoją taką pozycję strategiczną. Czyli z rąk tych Niderlandów został wyzwolona. I strategicznie był koniec. Oni tutaj były jakby przytrzymywani właśnie kryminalni, jacyś tacy przestępcy. No. I później była też jakąś rolę w trakcie obrony granic w czasie franco-pruskim konflikcie w 1870. A i została sprzedana do prywatnego sektora za sumę 6100 franków w 1878 roku. Czyli jest prywatną jednostką. Ktoś sobie kupił więzienie. A tutaj mamy, patrzcie. Remont tego wszystkiego. No. Dobra. Idziemy do dwójki. A tutaj pewnie takie ryciny historyczne, jak to wszystko wyglądało. Chyba nie bardzo. Tutaj idziemy zobaczyć, chodźcie, patrzcie, jaki korytarz. No. Tu jak wygląda, co tam woda jakaś jest na końcu, czy co? A tutaj co widać? A patrzcie, to takie okienko, fortyfikacja. No i tutaj można było z tego strzelać. Widzicie?
przeczytaliśmy, że w czasie I wojny światowej ta cytadela została zdobyta przez Niemców i całkowicie zniszczona. Niektórym udało się uciec z tego miejsca przez rzekę do wojsk francuskich, a ci, którzy zostali, to praktycznie wszyscy zginęli. I została cytadela odbudowana po II wojnie światowej chyba. Ostatnie miejsce, w której się walki toczyły właśnie 15 sierpnia, tak? Ostatnie walki tutaj się odbywały, w tym miejscu. Ciekawie to zrobione, całkowicie ciemno. Przerażająco, no. Idziemy. Ale nas pan wystraszył. A bo tutaj będzie górniczo-hutnicza orkiestra Dęta. Tutaj jest dziedziniec tej cytadeli. Czwórka. O proszę bardzo, jesteśmy na dziedzińcu tej cytadeli. W tym miejscu. No cóż, miejsce obronne. No. Tutaj mamy armatę i proszę bardzo, stąd strzelano, działo wyjeżdżało i robiło bum duże. Jak to, Kubuś, jesteś armatowym, starszy armatowy, uwaga, nie wchodź może na to, celujesz, ognia. No, wrzucał kulę z tamtej strony. Wrzuć kulę. 40, 100 klatek. 100 milionów kul. Wrzucił. Dobra. Nie jedną, tylko 100 milionów do armaty i od razu strzelił. Wysadziło pół miasta. Dobra, idziemy. No taka kula, no. Dobra, idziemy. Cytadeli. My chyba tu przyjedziemy jeszcze po wizycie na statku. Idziemy dalej, żeby to obejść wszystko na szybko. A tutaj patrzcie, tutaj wykuwano, tutaj robiono broń. Widzicie? Tutaj był kowal i był piec. Tutaj robił tak rozpalał i nagrzewał żelastwo, no i z tego wykuwano różnego rodzaju bronie, koła, patrzcie, też koła, armaty, ale głównie koła widzę i broń. No, super, z metalu właśnie, ze stali, no. Chodźcie, idziemy. No, taka fortyfikacja wydawałaby się, że jest nie do zdobycia, a jednak ją zdobyto. Żołnierzy. 400 żołnierzy, tak? Garnizon to 400 żołnierzy, no. A, i tutaj są ich pokoje, tak? To idziemy zobaczyć, jak mieszkało wojsko. A, i tutaj była kuchnia, zobaczcie. O, dzika upolowali, to zjedli sobie, widzicie? Mięcho, jajka, tu im gotowano. Widzisz? Tam zupy. Idziemy, no.
No, dzik to Kubusiu był. A tu mąka, patrzcie, chleby piekli. Ale fajnie to zrobione, super. Zobacz. No. No właśnie, tu wyciągał i robił, patrzcie, bułeczki, chlebek. I tam wypiekali w piecach, żeby żołnierze mogli zjeść. Chodźcie, idziemy dalej. Jak wyglądał garnizon wojskowy? Piasek, a tu spali żołnierze, zobaczcie, jaką mieli, jeden z pokoi. Widzicie, żołnierze, pobudka. W kości grali, no, kostkami takimi, w kości, no. W kości grali, no, ale super. Mamy tutaj co dalej w tym garnizonie? A, no tutaj jest pokazane, zobaczcie, jak się bawili. No, a tutaj kto to jest? Kto to tutaj jest? 1692. Tutaj patrzcie, wojskowe te czapki. Kubuś. Patrzcie, broń jaka była. Tu pistolety, a tam jakie potężne. Pokaż. No te potężne te pistolety. No. Ale te takie duże, widzisz? No, dwa musiały brakować. No świetna ta cytadela. Warto tutaj wpaść i odwiedzić to miejsce, będąc w Dinant, bo naprawdę jest ładnie. Uwaga, o, pan bierze spróbę, patrzcie, wow! Ulala. A, no to kurczę. A tu pan siedzi, zobaczcie. A tutaj pan siedzi. A. Okopy. Chodźcie, idziemy zobaczyć. Tutaj pan siedzi. Uwaga, idziemy teraz zobaczyć w okopy. Słuchajcie. Słuchajcie, wchodzimy do prawdziwych okopów. O ja. Nie bój się, Klarka. To są tylko makiety. Panowie, makiety to jest sztuczne, ale jest super to zrobione. Szkoda, że jest tak ciemno. Bo... Ale idziemy w prawdziwych... W prawdziwych okopach. Sznel, sznel! Krzyczą. O ja, schodzimy gdzieś na dół w ogóle. Nie. Klarka, super miejsce! Nie bój się, trzymaj się tylko. Czy ktoś się nie boi? Tata, to jest krzywe schody. Walaj, Klarka. No. Ale krzywo. Widzicie? Bo... No. O, tutaj to jakbyś... No właśnie. Patrzcie, to tutaj trzeba iść powoli. No? Teraz będzie... Idziemy krzywym torem. Wow! Jak błędnik, ale ten, nie, Agusia? No, na błędnik to działa potężnie od razu. Ale super uczucie. Szliśmy krzywym torem i to było uczucie dość dziwne, bo błędnik szalał. Wychodzimy na powierzchnię z okopów. Teraz idziemy na taką gondolę
którą zjedziemy, kolejkę linową, którą zjedziemy, na dół do miasta i pomału idziemy do nad rzekę, do przystani numer 2, bo stamtąd mamy dwugodzinny aż rejs po rzece. Zapomniałem, jaka to jest rzeka, ale napiszę, jaka to rzeka. I będzie fajnie. Ok, idziemy do kolejki. Czekaj. I zjedziemy tam na dół. Nasza następna. Jedzie nasza kolejka. Tutaj do góry jedzie. Jedna jedzie w dół. My będziemy z tej strony jechać. Chodź tu. Kto tu idzie do mnie? Patrzcie tu. Możecie spojrzeć. Widzisz? Kubuś, Klarka. To będzie nasza. A nie, krzaki. Przecież ona jedzie nisko nad ziemią. No. Krzaki wyrzucamy. Krzaki dotyka, no. Fajna kolejka. Fajna kolejka. Patrz. Kolejki linowe. Tak się jedzie na nartach. Tak się na nartach jedzie. No to chwilę będzie. Ile to będzie? 2 minuty zjazd? Nawet nie wiem, czy 2 minuty. Taką windą się jedzie na nartach. Wiesz, tata? Na nartach mówisz, Kubusiu? Jedzie taką windą do... No czasami tak. Patrzcie, już zwalnia i będzie wjeżdżać tutaj. Uwaga. No i wsiadamy zaraz. I odjeżdżamy. Ale powolutku wjeżdża tutaj do góry. O, lina tutaj się naciąga, bo to po tamtej linii jedzie. Ale powolutku wjeżdża. Widzicie? Bo to na tej dużej linii wjeżdża. Polskie koleje linowe, nie, belgijskie koleje linowe wjeżdżają tutaj do nas do góry. No dobra, wbijamy do środka. Tak, tak. Tamci państwo chyba wyjdą z tamtej strony, a my wejdziemy z tej strony. Uwaga, to jeździ samo, nie ma kierowcy w środku, więc wchodzimy, idziemy do naszej kolejki. Poczekaj, powoli, powoli. Każdy wchodzi, ty wchodzisz z mamą. Tak, i teraz my, dobra. Stańmy sobie tutaj. Okej, i możemy patrzeć. Uwaga. Jesteśmy w środku i będziemy to filmować, jak jedziemy. Drzwi się zamknęły, tak się uważaj. Dobra, i jedziemy na dół. Uwaga. Ruszamy tu, powolutku. Musimy zjechać całkiem na dół, widzisz? A to bardzo wolno idzie. To wysiądziemy z tej strony, z prawej pewnie. To bardzo wolno idzie. Teraz no zwalnia tutaj, żeby nie... Żeby wyhamować, widzisz? Ta kolejka. Kolejka odwrotnie jedzie. No, a fajnie było, nie? My lubimy jeździć tymi kolejkami. O, nie wygra. Było bardzo fajnie, no i wysiadamy. Dojechaliśmy. Tu się drzwi otworzą automatycznie i jesteśmy na dole. Tu, tutaj, chodźcie. Come on, każdy, no. Okej, pierwsi. Dojechaliśmy na dół, nie było tak źle, troszkę było obaw, czy zjedziemy, ale zjechaliśmy, daliśmy radę. Idziemy teraz na statek. Idziemy na statek i płyniemy. Bardzo fajne wyjście na Cytadelę, a tutaj mamy zuchy, no. O, poczekajcie,
Tutaj widać właśnie kolejkę, którą jechaliśmy, która wjeżdża do góry. No i tutaj jest kościół w Dinant. Pokażemy go też, przejdziemy się do niego, chyba że będzie zamknięty, ale jeśli nie, to wejdziemy do tego kościoła też, bo jest piękny w środku. A tam u góry, gdzie powiewa flaga, przed chwilą byliśmy i tam jest właśnie cytadela. A teraz idziemy na nasz statek. A, skuter, widzisz? No, prawdziwy skuter. Nigdy nie widziałeś tata. Nigdy nie widziałem tak blisko, no. Nie, i nigdy na przecie nie widziałeś pierwszego skutera. No właśnie, takiego nie widziałem, Kubusiu. Dobra, idziemy zobaczyć teraz. Sporo tutaj jest pięknych statków, łódek. Patrzymy. Teraz przypływa jakaś też. My idziemy na stanowisko numer 2. To jest chyba statek z siódemki albo z szóstki. A dwójka? Nie wiem, czy stoi, czy jeszcze nie ma. Chyba nie ma. Idziemy zobaczyć, czym będziemy płynąć. 2 godziny sporo. Sporo czasu. Myślę, że to będzie fajny rejs też. Jesteśmy przy przystani. Nasza łódka nie jest taka duża, ale to chyba z racji tego, że mało kto wybiera rejs 2-godzinny. Z reguły 45 minut ludzie tutaj pływają, a my postanowiliśmy pójść na całość i płyniemy 2 godziny. Chętnych chyba aż tak dużo na ten 2-godzinny rejs nie ma. No zobaczymy. Łódka nie jest za duża. Jest tutaj właśnie, zaraz bilety przedstawimy. No taka mała, no. Ale fajna, ale szybka. Zobacz, jaka będzie szybka. Mamy bileciki. Idziemy do góry, Klarcia, wiesz? Będzie nam przyjemnie, patrz. Usiądziemy sobie z przodu. Najwyżej zejdziemy na dół. Proszę, pan kasuje bilety. Trzymaj, Agusia, weź bilety ty. Proszę. Hello. Bonjour. To pan nam oddał coś? A, jeden bilet, tak, zabrał. No dobra, to idziemy do góry, Klarcik. No ale na dole będzie nam gorąco, no. Przeskakuj. Wchodzimy na łódkę. Bonjour. Idziemy. Patrz, jak fajny, Klarcia. Ale my chyba do góry pójdziemy. Ale piękny. Zobaczcie, jak fajnie. O, super. Gdzie chcecie iść? Do przodu całkiem? Do przodu. Tutaj mamy nasze miejscówki. Dobrze, ja usiądę sobie tutaj od brzegu. Tutaj mamy nasze miejscówki. Chcę was pokazać na statku. Pomachajcie do nas. Klarcia, nie denerwuj się. Wszystko jest pod kontrolą. Kubusiowi się podoba. Tata jest... Tutaj będzie... Bardziej się podoba? Tak, bezpiecznie. Zobacz. Najwyżej, jak ci się nie będzie podobać, to pójdziemy na dół. Tu mamy krzesełka. Odpływamy z Dinant, żeby nie było. Zobaczcie, właśnie tam widać Dinant. Tu flaga niderlandzka i belgijska. 2 godziny przed nami rejsu. To, co muszę dodać, to ta informacja ważna bardzo, że rzeka, którą płyniemy, to rzeka Moza. Moza. Także będziemy płynąć 2 godziny tą rzeką do miejscowości Frachen. Tam jest taki zamek. Dobrze, ja tu pilnuję tych miejsc. Tam jest taki zamek, z którego też był film, na którym byliśmy kiedyś, nie, Klarciu? No i tam jest nawrotka i płyniemy z powrotem tutaj do Dinant. I wjedziemy sobie do góry, znowu na cytadelę. Okej. Ruszamy za 10 minut. Teraz do śluzy.
tam statek jeden się zatrzymał. Uwaga, uwaga. A jest zielone światło. Patrzcie, pojawia się zielone światło. Zielone światło jest całkowicie. Chyba wpłyniemy. Ale to będzie atrakcja. Zobaczcie, wpływamy. Ta śluza się zamknie. Zobaczcie, tutaj się zamkną drzwi od śluzy. Te, zobacz. No, widzisz? Patrz, pan tutaj będzie... A, pan będzie, zobaczcie, te drzwi się zamkną, tam się zaczną otwierać i woda się będzie wlewać więcej, wiecie? O, patrz. I zobaczcie, i wysoko tak będziemy jak to, zobaczycie. Tak wysoko woda się podniesie, zobacz, Kubuś. Widzisz? No. Zobaczcie. Z tyłu zamykają się drzwi od śluzy. Widzisz, Kacia? Zobacz. No i zaczyna tam się wlewać woda. Zobaczcie, przelewa się. Widzicie? Wypełnia się. Co, ten most się otworzy? No nie, no pewnie coś tam się troszkę otworzy, ale oni... Patrzcie, już idziemy wyżej troszkę. Widzicie? Wlewa się woda. Czujecie? Idziemy coraz wyżej. No, woda się wyrówna z tamtym poziomem wody, który jest za tą śluzą. No i... Czujecie, jak jesteśmy coraz wyżej? Nie, wody przybywa. Widzisz? No, jeszcze troszkę musi wody przybyć. Aż do końca zielonego będzie, no to jest prawda. No, taka duża fala. Zobaczycie, otworzą się drzwi i wypłyniemy. A jak będziemy wracać, to będziemy opadać. Będą wypompowywać wodę. Jak będziemy wracać, to odwrotnie. Wpłyniemy tutaj do wody i wypompują wodę i opadniemy tak nisko, żeby być na równym poziomie. No i już jesteśmy na wysokości ulicy, a jeszcze będziemy dużo, dużo wyżej. No, to już nie dotykamy, bo już jest daleko. Dotknąłem. No to dobrze, ale już teraz się nie wychylaj, Kubusiu. Teraz już nie mogę. Patrzcie, jak wysoko jesteśmy. Widzicie, jak tam ludzie przychodzą? A my jesteśmy prawie na wysokości już tego... Praktycznie poziomy się wyrównały. Widać to już teraz tutaj. Zaraz się śluza pewnie otworzy za chwileczkę. No uwaga, patrzymy. Będzie się otwierać, żebyśmy mogli wypłynąć. Widzicie, ile wody przybyło w śluzie? Patrzcie, otwiera się śluza. Widzicie? I płyniemy. Zobaczcie, wypływamy ze śluzy. No super, to była atrakcja. Zobaczyć, jak działa śluza. Nie, dzieci? Widzicie? Thank you.
woda zostaje wypuszczona i powoli będziemy opadać coraz niżej i wypłyniemy sobie z drugiej strony śluzy. Proszę bardzo, woda opada, już widać, już idziemy coraz niżej, jesteśmy coraz niżej i za chwilę będziemy równo z tamtą taflą rzeki. No i wypływamy ze śluzy. No i tutaj teraz doskonale widać, ile wody zostało wypompowane. Zaraz dobijemy i kończymy nasz rejs. Tam już widać stanowisko numer 2. To nasze. Nie, Kraciu, trzeba usiąść teraz, bo musimy dobić do brzegu, wiesz. Pasy zapiąć i dobić. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre visite. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous remercions d'avance pour le service. Schodzimy ze statku. No i było fajnie, płynęliśmy 2 godziny faktycznie, równo 2 godzinki i dobyliśmy do brzegu, tam już wychodzą Państwo, my za chwilę. Było super, nie? Bardzo fajnie, nie Klareczko? Podobało Wam się? Rejs się podobał? Ale jeszcze nie kończymy filmu, ale rejs się podobał, nie? A my teraz, papa z łódki, no właśnie. Idziemy chyba teraz jeszcze troszkę, pokażemy miejsce, gdzie urodził się wynalazca saksofonu. Pójdziemy też jeszcze do tej kolegiaty XIII-wiecznej, okazuje się. Jest bardzo piękna w środku. Chyba, że będzie zamknięta, no to nie pójdziemy. Ale jeśli będzie otwarta, to ją pokażemy. To tyle od nas tutaj ze statku i za chwilę widzimy się chyba przy kościele albo przy domu Adolfa Saksa. Wchodzimy teraz do kościoła w Dinant. Jest przepiękny. Thank you.
tutaj mamy ślady, które prowadzą nas do domu pana Adolfa Saksa. Tu ktoś wyciągnął ślad. Tutaj jest kolejny. Tutaj są też informacje właśnie o rodzajach saksofonów. Od najmniejszego do największego saksofonu. A, no tak. Znane nazwiska wielkich ludzi z Dinan. I idziemy właśnie teraz do domu Adolfa Saksa, czyli do pana, który wymyślił saksofon. Mieszkał przy jednej z głównych ulic w Dinan. Już mamy blisko, tam jest też jego ławeczka, na której on siedzi, a bardziej jego, że tak powiem, figura. Właśnie. I tu jest jego dom. Dom Adolfa Saksa. Proszę bardzo, tutaj pan siedzi. O kurczę, tu się nawet z panem Saksem ktoś tam obściskuje. Tu właśnie mieszkał pan Adolf Saks, a tutaj siedzi koło niego Klarka i Kubuś. Klarciu, bo mu zabierzesz ten saksofon ze sobą. Proszę bardzo, tutaj ma ławeczkę. No i ten pan wymyślił ten, saksofon. Siadajcie, kto usiądzie koło pana Adolfa? Klarka, siadaj. No, żebyś mu nie urwała czasem. No właśnie, trzyma w ręku saksofon. A tutaj jest jego dom. Idziemy do domu pana Adolfa. Takie mini jakby muzeum tu jest zrobione. Tu są jego zdjęcia chyba. Tutaj też pan Adolf. Tutaj takie klapy od saksofonu. A dlatego, bo na ziemi jest tutaj, proszę bardzo, saksofon. Tu mamy jeszcze pokaz wojska francuskiego chyba, albo belgijskiego, ale ubrani panowie jak z czasów Napoleona i panie. Uwaga, była jakaś przed chwilą chyba defilada, musztra wojskowa, idziemy to obejrzeć. Francuska, tak jest. Thank you.
jeszcze ostatnia atrakcja dnia dzisiejszego, czyli wjazd na Cytadelę, czyli to jest ostatni podjazd. O 18 jedzie ostatnia kolejka, więc dużo nam czasu nie zostało, 20 minut. Dzieci jedzą jeszcze sobie lody i za chwilę ruszamy do góry. Powoli, powoli, nie musimy się spieszyć. Zrobimy sobie film jeszcze z tego wjazdu. Można wejść schodami, tam są schody, jest 480 schodów. Albo 433, teraz nie pamiętam, ale jest troszkę do wejścia. Ale my wybieramy drogę na skróty i jedziemy, bo to atrakcja. Jeszcze mamy samolot do sfilmowania z Cytadeli. Jest troszkę placu zabaw. Dlaczego? Bo ma prawdziwe koła, nie? A, koło się kręci nawet, widzisz. No właśnie, to nie, no to był prawdziwy, no na pewno to był prawdziwy samolot. Patrz. Silniki wyciągnęli. No, silników już tutaj nie ma chyba. Ale zobacz, patrz, koło się kręci, tam siedział pilot, no, fajny samolot, a tutaj widok na Dinant, zaraz jeszcze pokażemy, tu się chowały koła, ale się urwała ładowarka. Uwaga, uwaga, kończymy nasz dzisiejszy dzień w Dinant. Piękne miejsce, pokazaliśmy je troszkę bardziej szczegółowo. Widzieliśmy z góry, z dołu, z wody. Także bardzo fajnie, bardzo nam się podobało, nie? Bardzo polecamy. Bardzo polecamy, tak, właśnie piękna Cytadela. Warto tutaj wjechać, zobaczyć, warto kupić sobie bilet taki na trzy atrakcje od razu. Na naszą rodzinę to było 82 chyba euro, ale był wjazd na górę i na dół kolejką, zwiedzanie Cytadeli i dwugodzinny rejs po rzece Moza chyba. Chyba Moza. Tak jest. I bardzo fajnie to wszystko było, cały dzień prawie tutaj spędziliśmy, także serdecznie polecamy, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy z Dinant i mamy... Zapraszamy też do Dinant. Właśnie, zapraszamy do Dinant. Warto spędzić, nie? Cały dzień. Cały dzień, tak jest. A dzieci jeszcze się bawią na placu zabaw, bo jesteśmy u góry na Cytadeli, wjechaliśmy kolejką. No i zaraz idziemy do samochodu, bo tutaj jest też parking, także super, samochód bezpiecznie sobie stoi. Pozdrawiamy wszystkich i jeszcze tam dzieci są tutaj właśnie, o, gdzieś tam Klarcia i Kubuś tam właśnie w oddali, bawią się, a my odpoczywamy po ciężkim i trudnym dniu zwiedzania, ale bardzo miłym, nie mówię, trudnym, bardzo pięknym i fajnym. Pozdrawiamy do następnego vloga. Pa, pa. Thank you.